Przede wszystkim tu Emil, witajcie w przedostatnim odcinku Wielkiej Wyprawy Rowerowej. Dotarliśmy prawie już do końca tej wycieczki przez całą Japonię na rowerach. Jesteśmy już w Wakkanai na północy Hokkaido. Jest to najbardziej położone na północ miasto w Japonii. No, tam już są niewielkie tylko jakieś osady. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy Wakkanai, pokażemy wam trasę na Wakkanai, która była naprawdę piękna, oraz pokażemy wam market rybny, stację kolejową, zakończenie torów kolejowych w Japonii oraz tutaj jak wygląda port. Bardzo się cieszę, że pojechaliśmy tą drogą wzdłuż wybrzeża, bo widok jest niesamowity. Ten wulkan na wyspie, na horyzoncie tak mnie zachwycił. I jeszcze te wiatraki tutaj po prawej stronie. No takich krajobrazów nigdzie nie widziałem w Japonii. Jest to bardzo, bardzo fascynujące. I jeszcze prosta droga cały czas. Przez kilkadziesiąt kilometrów praktycznie prosta droga, nie? Bez żadnych zakrętów, nic. Tak linijką wymierzona. Niewiarygodne miejsce. Dobra, ciśniemy do Wakkanai, żeby dotrzeć przed zmrokiem. Zaczynamy jeść. Bez kitu, jedzie gostek na hulajnodze. Tak, dwóch gości na hulajnodze jedzie przez Shizuoki, ale przez całą Japonię na hulajnodze jadą, patrzcie na nich. A YouTube ja teru? O, dawaj, dawaj swojego YouTube'a. Yeah. Wow, that's crazy. Amazing. No money. Moje drogie truszki, ja myślałem, że tej drodze będzie strasznie nudno, ale ciągle coś się dzieje, ciągle fajne rzeczy po drodze. Bardzo miłe też chłopaki były po drodze. A tutaj znajduje się monument, który oznacza, że tutaj właśnie jest 45. równoleżnik. To ciekawe, bo ja nigdzie wcześniej w Japonii nie widziałem, żeby oznaczano w ten sposób równoleżnik. No może to jest jakiś specjalny właśnie, może ostatni punkt, tak? W Japonii, 45. równoleżnik. 46. już jest w Rosji, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Idziemy dalej. To ciekawe, to jest schron, taki jakby tunel, gdzie można się skryć na przykład przed deszczem. Oj, tutaj jest pobocze, można się zatrzymać. Nawet dałoby się tu przenocować w sytuacji kryzysowej, naprawdę, tak gdzieś tutaj na poboczu, nie? Powiem wam, to jest najciekawsza, prosta droga, jaką kiedykolwiek widziałem. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Ekstra, nie? Miejsce jest. Ciągle coś się dzieje. Gdzie my jesteśmy? Po lewej góra Saurona. Ja. Mordor. Na horyzoncie. Przejeżdżamy przez pierwszą osadę od ponad 26 km i to wygląda kompletnie opuszczona. To jest port rybacki. Nikogo tam nie ma. Domy rozwalone są. Chyba nikt nie mieszka już. Nic zimnego, z koniec świata. Jesteśmy już 20 km od Wakkanai. Widoki po drodze niesamowite i pierwszy automat z napojami, ciepłymi napojami. Ciepłe. Od Teshio. Od 40-50 km. Wow. Ja poproszę Royal Milk Tea. Jeden ze dwa wypił od razu. Jakieś czekolady jeszcze na rozgranie. Nie ma? Nie ma, nie. Ale z Cafe Ore jest ok. Super. Zostało nam niecałe 8 km do Wakkanai. Do końca praktycznie naszej wielkiej wyprawy rowerowej przez całą Japonię. Dzisiejsza trasa była niewiarygodna. 100 km praktycznie po płaskim. I na koniec górka. Ostatni peak effort. Ostatnie wyzwanie, górka do pokonania na drodze do Wakkanai. O, powiem wam, Jezu, wpierdziel na koniec jeszcze. Ale to już koniec. Ostatnia górka, gdzie prawie. Naprawdę.
Że trudno uwierzyć. Miesiąc, równo miesiąc minął od startu. Wjechaliśmy na górkę i teraz zjazd. Słuchajcie, aż łzy napływają do oczu. Zjazd na Łakkarę. No, Skarek. Mamo, pani rajdę. Przejechali 2,5 tysiąca kilometrów. Żeby kary, nepalskie kary. Nepalskie kary, Łakkarę. Spędziliśmy w Łakkarę ponad 4 dni z powodu kiepskiej pogody. Prawie ciągle padał deszcz i było strasznie zimno, przez co nie mogliśmy nigdzie wyjść właściwie. Większość czasu spędziliśmy w hotelu, co było dość męczące psychicznie, bo nas nosiło, żeby jechać dalej i zwiedzać te piękne okolice. Łakkarę zwiedzaliśmy po parę godzin dziennie, gdy nie padał deszcz. Łakkarę jest bardzo ciekawym miastem, ponieważ Rosja znajduje się bardzo blisko, to w wielu miejscach są napisy po rosyjsku, aż trudno uwierzyć, bo w innym miejscu w Japonii nigdy czegoś takiego nie widziałem. Niestety obecnie ruch turystyczny z Rosją praktycznie zamarł i żadnych Rosjan w mieście nie widzieliśmy. Żeby było śmiesznie, ten odcinek Łakkarę nagrywamy już chyba za 3-4 dni, bo dotknęliśmy na cały weekend z powodu deszczu i fatalnej pogody. Próbowaliśmy wyjść teraz, nie? Z niedziela. Kurde. To jest... To musi parasolować parasol Przemka. Parasol Przemka, nie? Tak to wygląda teraz. Co? Miała dzisiaj być ok pogoda, żeby pójść na rower. Na ten nosiapu, nie? Cypelek. No ale skończyło się tak, nie? Już połamany parasol. To jest tragedia. Nigdzie nie pojedziesz na rowerze. Ale bardzo właściciele są mili. Jedzenie nam za darmo nawet dają. Mega, mega spoko. Kawę im całą wypiłem prawie, bo jest za free. Co ja cały czas robię. No, nie możemy się doczekać już powrotu do domu trochę. Więc czekamy na poniedziałek, kiedy będzie lepsza pogoda. Gdy wyjeżdżamy na Cypel Soja. Koniec Japonii. To będzie ostatni odcinek z naszej wyprawy rowerowej. Co? Trochę pogoda mnie wypaliła na tej wyprawie. Kurde. Nie. Mój parasol. Jeszcze. Będę połamany. Dobrze się dzieje. Jest do domu naprawdę. Jesteśmy na prawie u celu naszej podróży. Naszym celem jest półwysep Soja. On jest tam dalej wysunięty. No pogoda no bez zmian. Ciągle pochmurno, lekko pada. Może na razie lekko. Po południu ma już mocniej padać. No tam w oddali jakby była ładna pogoda, to widać Sahalin. No, Emil tam streamuje, co ja mówię. Dronuje. Tu jest taki fajny wał, się znajduje. Dawno, dawno temu, no jakieś no 80 lat temu, to był 80 więcej, 100 lat temu, to była stacja kolejowa. Przez niecałe 10 lat. No teraz stacja kolejowa jest tam, to jest najdalej wysunięta na północ stacja w Japonii. A tu Emil. I tu Emil. No, może gdyby była lepsza pogoda, to byśmy tam gdzieś na horyzoncie ujrzeli Sahalin. Chociaż zarysy wyspy Sahalin, ale niestety na dzisiaj pogoda jest jaka jest, więc chyba go no, nie widać. Szkoda. Chciałem zobaczyć. Takie, to by było piękne zakończenie tej wyprawy. Jesteśmy teraz w jednym z najbardziej chyba rozpoznawalnych miejsc w Łakkarę. Jest to wał ochronny miasta. Tutaj kiedyś znajdowała się stacja kolejowa, więc ten półkolisty wał miał chronić tory oraz pociągi przed falami oraz wiatrem. Ta dość niezwykła konstrukcja została zbudowana w latach 1931 do 1936, czyli przed II wojną światową. Powiem wam, nigdy nie widziałem czegoś takiego w Japonii. To jest jedyna taka budowla, jaką widziałem w tym kraju. A teraz służy jako plac zabaw. Dzieciaki tam grają w baseball, albo widzieliśmy też skateboardzistów, którzy tutaj jeżdżą. Taki park się zrobił z tego trochę. Jesteśmy teraz przy terminalu pasażerskim dla promów. Tam znajdują się promy, które płyną na wyspę Remun oraz Rishiri. I faktycznie co chwilę przypływa statek, już drugi dzisiaj widzimy. A tutaj po prawej znajduje się międzynarodowy terminal do
Rosji. Stamtąd wypływał ten prom do Korsakowa na Sachalinie, bo Sachalin jest bardzo blisko. Jak tutaj jest dobra pogoda, to widać Sachalin przez morze. Ale chyba teraz wygląda na zamknięty. Podejdźmy, zobaczymy, czy da się kupić bilety do Rosji. Właśnie. O, piękny prom. No, chodź, zobaczymy ten prom. Tam możemy przez parking chyba podejść tu, nie? Bardzo chciałbym popłynąć na wyspę Lisiri, ale niestety pogoda nie dopisuje, więc sobie odpuścimy tą wycieczkę, bo byśmy pewnie w deszczu tam jeździli. Korsakow. We want to go to Korsakow. Korsakow i Kanady. No? Hi. No? 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 No back home? Yeah. Oh. How to go to Russia? Russia. How to go to Russia? Russia? Sahalin. 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 Wakkanai からは行けないんですよ. Nie. No, okej. Okay. Sorry. A się z ciebie zaśmiał, że gdy mi powiedział, że chce iść do domu, powiedział mu, że nie może i się śmieje. Jakie śmieszki. Okej, to mamy odpowiedź. Nie da się do Rosji popłynąć teraz z Wakkanai. Koleś się zaśmiał. Może do domu pojechał. Nie mogę do domu pojechać. Śmiałem się, jaki bezczelny, śmieje się ze mnie. Postaramy się pojechać na wyspę Rishi oraz Rebu naszym kamperem, który będziemy mieli już to lato. Przyjedziemy z Aiko na Hokkaido prawdopodobnie w sierpniu, wrześniu. I mam nadzieję, że uda się pojechać na te piękne wyspy, które znajdują się na morzu japońskim. Zobaczymy, jak wyglądają z bliska. A na razie, no niestety, nie bardzo pogoda na to pozwala. Tam dalej znajduje się cypel Soja. Znajduje się najdalszy punkt Japonii. I tam pojedziemy już wkrótce, w następnym odcinku. Oglądajcie. Wakkanai, tutaj wzdłuż wybrzeża, całe miasto, 30 tysięcy mieszkańców. Z tej strony, to górą. I tutaj znajduje się terminal międzynarodowy, z którego odpływały kiedyś promy do Korsakowa. No bo Rosja jest międzykrajowa. No, generalnie tylko do Rosji pływał, ale już od jakiegoś czasu chyba nie pływa. Jeden z widzów mi podpowiada, że od 2019 roku już nie pływają promy do Korsakowa. Wielka szkoda, bo bym bardzo chętnie popłynął kiedyś na Sachalin. To była super wycieczka, no ale niestety wygląda na to, że jest to niemożliwe obecnie. W porcie także możemy zobaczyć japońską straż przybrzeżną. Żeśmy prawie wpadli w centrum kryzysu dyplomatycznego między Japonią a Rosją. To ja już wiesz, żeby nie wiedzieli o tym, ale doszło do zderzenia rosyjskiego statku i japońskiego statku i trzech marynarzy japońskich zaginęło na morzu podobno. I w ogóle jakaś afera wielka międzynarodowa się zrobiła. A my żeśmy podbili do portu i pytali się, jak popłynąć, wrócić do domu na Sachalin. Żeśmy ruskich udawali. Trzeba by się myliłem, żeby mieć takiego farta, żeby w takim momencie takie sobie jaja robić, no. I znajdujemy się właśnie pod stacją Wakkanai, gdzie symboliczny koniec torów kolejowych linii JR w Japonii. Już dalej się pojechać nie da, jest niewielka tabliczka z napisem The furthermost point of Japan Railways Nihon Saibokutan no Senro. Przemek tutaj był kilka lat temu i mówisz, że stacja się zmieniła. No stacja, no te Michinoki, to jest nowa stacja wybudowana. Tego kiedyś nie było. Kiedyś tak wyglądało, tutaj jest zdjęcie. Bardzo stare zdjęcie. No to było już ponad 10 lat temu, 12, może 13 lat temu. No i muszę przyznać, że nowa stacja robi wrażenie. Jest bardzo taka nowoczesna, piękna, prawda? A tam widzicie, za daleko za nami, wały, które chronią Wakkanai przed falami i wiatrem. I tam się kiedyś w latach 30. XX wieku znajdowała pierwotnie stacja kolejowa. Ona została przeniesiona tutaj. Bardzo mi się podoba, jak te tory wjeżdżają przez główne drzwi do budynku, nie? Fajnie, że je zachowali, nie? Tak, pamiątka została. Ale chyba drzwi są zamknięte, tutaj nie można ich otworzyć. Tak, są zamknięte. Pamiątkowe drzwi zamknięte, kurde. Musimy wejść automatycznymi drzwiami. I powiem wam, kolej na Hokkaido jest koszmarnie droga. Zobaczcie na te ceny. Z Wakkanai do Sapporo 10 560 jenów. Bardzo drogo, bardzo drogo. To jest rozkład jazdy. Spójrzcie, ile jest pociągów. Raz, dwa, trzy, cztery.
5, 6, 7. 7 pociągów dziennie. I tutaj znajduje się chyba ta oryginalna tablica, która jeszcze znajdowała się na starej stacji. Pewnie peron został w tym samym miejscu, a zostało wszystko przebudowane. Tak to wygląda. Koniec torów kolejowych w Japonii na północy. Promocja turystyki na Hokkaido bardzo idzie w turystykę rowerową. Jest dużo tras proponowanych. Są firmy, które organizują także wyjazdy na przykład wokół całego Hokkaido na rowerach. No, co się dziwić, no trasy są niesamowite, piękne widoki po drodze. Różnorodne trasy, także przez góry. Więc jest co robić, naprawdę. Polecam na rower Hokkaido. Taras widokowy. Warto, jest widok z góry na tą stację. Jest ponownie napis. Najbardziej oddalona na północ stacja kolejowa JR. 45. równoleżnik. Na pierwszej stacji znajduje się poczekalnia. Skoro się czeka czasem kilka godzin na pociąg, to dziwne, że jest poczekalnia. Ale także jest kino. Nigdy nie widziałem jeszcze na stacji kolejowej, żeby było kino. Można przyjść, obejrzeć najnowsze filmy, w tym... Co jest teraz? Kimetsu no Yaiba, Evangelion nowy i Rurouni Kenshin live action. No nieźle. Fajne połączenie, nie? Jesteśmy teraz w restauracji z owocami morza w Wakkanai. Wakkanai oczywiście słynie z przepysznych owoców morza, surowej ryby, krabów i innych przepysznych rzeczy. No więc jak tutaj jesteśmy, to musimy koniecznie zaszaleć i spróbować czegoś bardzo dobrego. Mamy widok na morze. No, wy macie widok na moją szaloną fryzurę dzisiaj. Zamówiłem michę owoców morza za 2,5 tysiąca jenów. Zobaczymy, co nam przyniosą. Zamówiłem sobie miseczkę małą z ikrą. Ja uwielbiam ikrę. Ale ładnie podane, nie? No. Ta miseczka jest fajna, nie? Pod spodem ikry jest ryż. Natomiast tutaj mamy mój epicki zestaw. Zobaczcie, jest kawałek kraba, szczypce kraba, tuńczyk, łosoś, krewetki, kalmary, uni, ikra w dwóch rodzajach. No. Jeszcze zupa miso do tego z wodorostami. Wygląda to pięknie. Zajadamy tadakimas. Kurde, nie wiem czego zacząć od łososia. Food porn. Patrzcie, jakie piękne krewetki. W ogóle to wszystko jest naprawdę ślicznie podane i tak wygląda świeżo, mega. I jeszcze jak przepływa przed chwilą ten kuter, który to wszystko przywozi z tego Morza Ochockiego, to jest taki banan na twarzy po prostu. Za taką michę w Tsukiji w Tokio bym zapłacił dwa razy więcej chyba. Drogo jest na Tsukiji, strasznie drogo jest. Wszystko wyjedzone, naprawdę jedzenie. Rewelacja. Przemek, jak smakowało? Mega. Mega, mega. Warto ja było? Ikrę, no. Pyszne, pyszne. Takie wymieszane... ikra to jest lekko słona i lekko słodka. To się tak pięknie rozpuszcza. Takie soczyste, nie? Małe rybki, nie? Z ryżem. Pięknie. No ja też byłem zachwycony moją michą. Jestem absolutnie content. Mogę już wracać do domu dzięki temu. Więc mi nie trzeba szczęścia. Pociąg! Pociąg! A! Przejechał pociąg akurat. Jaka nagła ekscytacja, bo jednak ten pociąg przyjeżdża naprawdę na kilka godzin. Jeszcze raz widzimy pociąg. Taki maleńki był, nie? Kawaii pociąg. Zapraszamy teraz na market rybny w Wakkanai. Przemek chce kupić jakieś kraby dla teścia za jego gościnę w Sapporo. Chodźmy. Ale wilgachne te kraby, nie? Tylko są nogi, nie? No. Ciekawe jak wyglądał cały. Niesamowite są. Tu mamy takie zestawy za 8,5 tysiąca jenów. Dwa mniejsze kraby i te nogi, cztery nóżki kraba królewskiego. Całego łososia można kupić za 3,5 tysiąca jenów. Mrożonka. Ale wielki. Wow! To są chyba najbardziej znane ciastka z Hokkaido. Shiroi Koibito, czyli biały kochanek. Biała kochanka. Biała kochanka.
Okej, okay, kontekst to już sobie darujmy, niech każdy sobie sam dopowie, co to może znaczyć. Oni na początku robili tylko z białej czekolady, nie? Dlatego to mówili Sirio Kevito. Nie ma nic wspólnego z rasą. Okej. Bardzo dobre są, naprawdę bardzo dobre są te ciastka, polecam. Krótkie, maślane ciasteczko i biała czekolada jest, nie? Pomiędzy tym, nie? Po drodze pokazywaliśmy wam tą piękną wyspę Rishiri, gdzieś na horyzoncie. I tutaj, słyszycie, jest wódka Shochu, właśnie z tej wyspy Rishiri, Hokkaido Rishiri. I to jest wódka robiona z wodorostów, Konbu Shochu. Wow, no będę musiał spróbować, jak pojedziemy na wyspę Rishiri naszym kamperem, już w to lato. Tym symboli Hokkaido jest oczywiście niedźwiadek Kumacian, Higuma, dobra, no niedźwiadek, ale... No to jest takie trochę grizzly, bardzo niebezpieczne, lepiej go nie spotkać. Na szczęście nie spotkaliśmy do tej pory, tutaj widzę dużo jest gadżetów z niedźwiedziami. Nawet ręczniki. Okej. Okay. Zamówiłem mleczne lody z lokalnego mleka, Wakanagyu. Jak mówiłem wiele razy, najlepsze lody mleczne są na Hokkaido. Taki mały. O tak. Weszliśmy do muzeum, gdzie jest wystawa poświęcona Sachalinowi. Sachalin, słuchajcie, był od 1905 do 1945 roku częścią Cesarstwa Japonii. Południowy Sachalin, a północny był rosyjski. Japonia zdobyła Sachalin w wojnie rosyjsko-japońskiej. Po wygranej w tej wojnie Rosjanie oddali południowy Sachalin. I Japończycy przez 40 lat zbudowali tam linie kolejowe, miasta, no normalnie tam ludzie żyli, nie? Japończycy tam mieszkali, budowali swoje osady. Powiem wam, jak teraz to o tym myślę, oglądamy tutaj te zdjęcia, jak tam były japońskie domy, szkoły, linie kolejowe, jakieś fabryki. Wyobraźcie sobie, jakby to musiało być teraz, gdyby Sachalin południowy dalej był japoński, to byłby czad, nie? Jedziesz na Hokkaido, z Hokkaido promem na Sachalin, albo jakimś mostem, czy czymś, tu nie wiem, tunelem na Shinkansen, nie? W przyszłości. I możesz pójść na wycieczkę na przykład do Rosji, nie wiem, na piechotę na drugą stronę. To byłoby super, kurczę. No szkoda, że jest Japonia niestety straciła ten Sachalin, bo został zajęty przez Armię Czerwoną w ostatnich dniach II wojny światowej. Bardzo bym chciał pojechać na Sachalin, zobaczyć jak to teraz wygląda, ale niestety nie jest to możliwe. Prom nie pływał 2019 roku. Wielka szkoda. No i też spróbujmy sobie wyobrazić, jak by wyglądał teraz Sachalin, gdyby był dalej japoński. Dajcie mi znać w komentarzach, jak myślicie, jak by wyglądał właśnie teraz ten region pod panowaniem dalej Japonii. Jeszcze na to jest kamień graniczny z Sachalinu. Kukutei... O! Dai Nihon Teikoku, czyli Wielkie Cesarstwo Japonii. O, patrzcie, jakie te miasta wielkie były na tym Sachalinie. Ogromne. Toyohara, miasto Toyohara. Karafuto. Czyli Korsakow chyba, nie? Tak, Korsakow. O. Były świątynie Shinto. Zdjęcie japońskich kobiet w kimonach. W parku. Słyszycie, w 1923 roku otwarto regularne połączenie promem z Wakkanai tutaj do obecnego Korsakowa, drugą stronę. Były dwa promy, tutaj płynął jeden, tu drugi. I tutaj wszędzie były miasteczka, linie kolejowe jeszcze, były niesamowite, naprawdę. To była linia. A, tak wyglądał ten fonofon. Z tego przychodziłeś na prom do Sachaliny. To jest, pociąg się zatrzymywał pod tym, tak? I od razu na statek można było przejść. Przemyślane, fajnie. Takie mieli piecyki na Sachalinie? W pociągu. A w pociągu to było, wow. Piecyk w pociągu. Piecyk w pociągu. I tak pewnie cieplej w tym pociągu było niż u mnie w mieszkaniu w Kamakurze. Wielka szkoda, że nie ma angielskich napisów, naprawdę by się tutaj przydały. Dla turystów zagranicznych, bo mega ciekawa historia, mało znana, nie? Historia japońskiego Sachalinu. Jeszcze jest tutaj taki skansenik pokazujący, jak wyglądały uliczki handlowe w Wakkanai w czasach już po II wojnie światowej. Fajny taki klimat epoki Showa.
Mega retro. Studio fotograficzne. Siasinka. To jest dla ciebie. Irasiaj, irasiaj. Siasinka. Kajki osoby. Nie no, piękne fryzury panie miały, bardzo mi się podoba. A tak wyglądały obwoźne street foody. Wózek z ramenem. Właściwie ciągnął to albo siłą własnych mięśni, albo na przykład jakimś rowerki czy czymś. Stawiał gdzieś na ulicy. Tutaj jest lada dla klientów. Siadali na stołeczkach. No i przygotowywał dla nich pyszny ramen prosto z takiego wózka. Niestety teraz już takich miejsc praktycznie nie zobaczycie w Japonii. Najbliżej do takich street foodów to chyba było w Kłoce, w tym kanale. Pamiętacie jeden z pierwszych odcinków naszej wyprawy? Ale wiecie, z drugiej strony to może dobrze, że Japonia straciła Sachalin, bo inaczej byśmy musieli jeszcze dalej zesuwać na rowerach na północ. Bo to jeszcze nie byłaby koniec Japonii. A w kożuchach tak, jakichś. Tak, w kożuchach byśmy tam jechali już, w takich grubych kurtkach zimowych. Tak to już możemy tutaj zakończyć prawie naszą wyprawę. Tylko przylądek soja w następnym odcinku i wracamy do domu, do rzeczywistości, do normalnego życia. Trochę smuteczek, ale było fajnie, nie? No fajna przygoda była. No było fajnie, trochę... fajnie. Dzień dobry, czwarty tydzień, wakanaj! Słuchajcie, pierwszy raz słońce od wielu dni. Ten weekend to była załamka po prostu. Ja byłem taki otępiały już. Przez te dwa dni siedzenia w hotelu praktycznie cały czas w tym deszczu. Ale teraz kończymy ten odcinek z Wakanaj. Jedziemy na Cypel Nosiapu przez miasteczko Wakanaj. Jeszcze piękna pogoda, później jedziemy na Soja, to w tym odcinku. Widać latarnię na Cyplu Nosiapu. Ciekawe, czy będzie się Halin dzisiaj widoczny. A może jest? Czekaj, to chyba coś tam jest chyba na horyzoncie. A oto druga największa latarnia w Japonii. Tutaj w Wakanaj, na końcu Japonii. Ładna jest. Palamy drona. I gdzie jest ten Sanalin? Kurde, to chyba jest Sanalin. No ja mam. Daleko tam. Dojechaliśmy do przylądka Nosiapu. Piękne miejsce. Szczególnie jak jest ładna pogoda. Bardzo się cieszę, że zobaczyliśmy w końcu ten Sahalin. Ulga duża. Mam nadzieję, że jeszcze pogoda się polepszy na Cyplu Soja i tam będzie lepszy jeszcze widok na Sahalin. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka z Wakanaj. Przepiękne miejsce. Bardzo ciekawe. Mimo, że koniec świata, to jest tutaj co robić. Właśnie dzięki temu, że to jest tak oddalone miejsce. Wydaje mi się, że przez to bardzo, bardzo ciekawe. Mi się to podobało, ja tutaj z chęcią jeszcze wrócę. Przemek, twoje wrażenie z Wakanaj, oprócz tego, że cały czas lało, mieliśmy prawie depresję i już nie chcemy się nie chciało robić przez dwa dni? Wrażenie z Wakanaj, no zimno po pierwsze, nie? Jest bardzo zimno. Chłód czuć, no dosłownie na palcach, aż drętwieją. No ale widoki są piękne, nie? Jeśli pogodę dopiszę, tam widać tą piękną ten wulkan Rishiri, druga obok wyspa Rebun. No jest pięknie, no pięknie. Niebiesko, bardzo niebiesko. O, piękne tutaj niebo, jest kolor wody także wspaniały. Następny raz jak tutaj wrócę, to na pewno popłyniemy na te wyspy obie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia już w ostatnim odcinku. Trzymajcie się, cześć.